We Frasati najbardziej fascynujące było to, że będąc człowiekiem światowym i żyjąc pełnią życia młodego człowieka, jednocześnie nie wstydził się swojej wiary. Cały czas swoim znajomym, kolegom, przyjaciołom dawał świadectwo. Jednocześnie nie czuł tego, co czuje wiele nas. Ja też czasem czuję taki wstyd. Wstydziłem się niejednokrotnie przeżegnać w miejscu publicznym. Dlaczego? Frasati nigdy się nie wstydził. I to mnie w nim zafascynowało, to mnie trochę onieśmieliło. I dlatego właśnie Frasati jest dla mnie przykładem, no kimś, kogo chciałbym naśladować.